Witam, witam. Dzisiaj nieco inna sceneria. Dzisiaj jest niedziela, lot z miejscowości Zielona Góra, lot finałowy w naszym oddziele, jak i w sąsiednim oddziele, z którym lotujemy, czyli w oddziale z Duńska Wola. I tak jak zapowiadałem, moje gąbki dzisiaj nie poszły na lot, a ja jestem aktualnie w drodze do kolegi Piotrka z oddziału z Duńska Wola. No, spokojnie mogę go nazwać mistrzem tego sezonu, zwłaszcza jeśli chodzi o gołębie dorosłe. W lotach gołębi dorosłych wygrał obie klasyfikacje. Nie podglądałem jeszcze kategorii, ale myślę, że też super tam poleciał i myślę, że tam kategorię też zbierze. Na pewno wygrał GMP. Nie mam jeszcze wyników z okręgu, jak to wyglądało po weryfikacji, ale myślę, że Piotrek tam zrobił robotę niesamowitą. I jadę dzisiaj do niego pooglądać, jak gołąbki przylatują do ostatniego lotu. Podziwiam tą hodowlę. Jest to młoda hodowla. Nie wiem, on lotuje bodajże 5-6 lat. Pracuje za granicą, gołębiami opiekuje się siostra, wcześniej pomagała mu również mama, więc naprawdę, naprawdę fajnie to u niego wygląda. On też musi dojeżdżać spory kawałek, więc naprawdę wielka, wielka pomoc tam w domu rodzinnym i naprawdę bardzo fajnie, fajnie to wygląda. Ptaki naprawdę pokazują klasę. To samo widać również w tym roku. Wszyscy dobrze wiemy, jak wyglądają gołębie, loty gołębi młodych w tym roku w całej Polsce. Straty, szkoda gadać, niesamowite, niemal wszędzie, wiadomo, że nie u wszystkich. Pod tym kątem również podziwiam właśnie Piotrka, który na pierwszy lot konkursowy też po jednej wtopce na locie próbnym. Na pierwszy lot konkursowy wkładał 37 gołębi. Aktualnie mamy piąty, ostatni i zakoszowanych ma dzisiaj 34. Z tego, co z nim rozmawiałem, jedynie 3 sztuki zgubił na 4 lotach. Naprawdę, naprawdę jest gość. Ma aktualnie drugiego i trzeciego lotnika, na pewno młodych, bo to zdążyłem podejrzeć. Tak jak pokazywałem na wcześniejszym filmie, 2 sztuki od niego już u mnie są, jest mazany i jest taka bardzo fajna, ciemna samiczka prawdopodobnie. Może dzisiaj również uda się coś nabyć, żeby wzmocnić moją hodowlę. Zobaczymy. Liczymy przede wszystkim na fajny lot. Gołębie wystartowały 7.50. Odejście ponoć bardzo fajne, spółka. Oby się udało i zobaczymy. Mam nadzieję dzisiaj na fajny przylot. Chociaż Piotrek bardzo, bardzo spokojnie podchodzi do lotów gołębi młodych. Nie leci na wynik, nie trenuje, nie wiadomo jak. Nie wiem, czy w ogóle wiem, że przed sezonem były kilka razy wywiezione bardzo blisko. On leci na spokojnie, on się nastawia na loty gołębi dorosłych. Gołębie młode to ma być przetarcie dla nich. Bardzo fajne podejście pod tym kątem. Widać, że u niego to procentuje później w lotach gołębi dorosłych. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądać. No to taka dzisiaj troszeczkę inna sceneria. Pokazałem swoją łysą pałę, jak to wygląda. Tu nie ma szału. I zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się nagrać w miarę fajny przylot. Zakończymy dzisiaj sezon 2020, akurat dzisiaj u kolegi i tyle, będziemy bawić się dalej. Pozdrawiam, subskrybujcie, oglądajcie, będzie ciekawie. Pozdrawiam. A zasilacz? I mamy pierwszego. Jest lotnik, ty. I lotnik. Chodź. Super. Bardzo fajny początek. I jest drugi. Default.
Chodź. Dwa szpaki. Chodź. Chodź. Może utrzymać. Chodź. Wymarzony początek. Chodź. Jest trzeci. I następny. Chodź, typowane. Chodź. Chodź, dziadu. Chodź. Chodź. Jest czwarty. Chodź. Z tyłu szedł. Chodź. Jest. Najlepszy, na drugi lot. Chodź. No właśnie. Chodź. Szpica jest. Czyli ten czerwony był drugim? Tak, a ta Simelka też. A Simelka trzecia. No. Chodź. Super. Takie zakończenie, no, rewelacja. Trzy typowane są, w piątce trzy typowane. Elegancja Francja. I jest następny już. Jest? Tak. Chodź, typowany. Cztery. Chodź. Typowany był. Chodź. O, po tej tak. Trzeciej, co w Polsce była. Chodź. Takie zakończenie sezonu, aż miło oglądać. Chodź. W kierunku przyszedł? Tak. Chodź. Piją, sekcję mamy zamknięte. Jeszcze dwa do oddziału. Ile my cztery typowane by były, tak? Cztery typy chyba, tak. Jeszcze jeden do sekcji. Czyli... Kurwa, tą śmierkę TV-kę miałem typować, a za tydzień temu słabi przyszła. Adrenalina jest, ale jest pięknie. Najważniejsze lotniki są. To podstawa. No, drugi i trzeci lotnik w tej chwili na oddział są. Jeszcze ten powinny utrzymać. Jeden taki cimny dopał, co był piąty. Zaraz dogramy następne. Super. Kolejny po chwili. Piękne wejście. Chodź. Zaraz ci powiem. I oby tak dalej. Czekamy dalej. Ostatni do serii, więc... Córka tej lotniczki, co była trzecia w Polsce, w rocznik. Te niebieskie wszystkie były jej dzieci. Chodź. Chodź. I jest następny. Czerwony. Ta linia tych czerwonych, no. One pokazują. Po tym starym czerwonym, ale takie same. Chodź. Z tego po tym podstawowym? No. Był pierwszy model, już taki wypiziony dosyć. Chodź. Na taki lot aż miło popatrzeć. Chodź. No zobacz, oj, jest następny. O, nawet nie ma sensu wyłamać. Po tym. O, widzisz. Chodź. A, po tym sam tu pstrym taki. No. Piękna sprawa. 10 chyba już jest, nie? Czy 8? W tej chwili 9 chyba. Aż miło się ogląda. Taki finał. Fajnie, super. Czekamy dalej. Wszystko mieli pozamykane. No dwa typowane do oddziału. Trzy, bo osiem. No, ale tak bym nic nie ugrał. Tak. Ale jest dobrze. Szpica jest. Nie ma tego piątego lotnika. On taki rozpiżony był. A, tego z kompletem. No. Zaraz będzie. Takiego mam czuja. Zobaczymy. I kolejny typ. Chodź. Po chwili. Chodź. No, fajne zagęszczenie, jak mówię. 34 włożone, a naprawdę jeden za drugim. Chodź. A, zdecydował się.
A, już też mocno rozpierzone. Chodź. Chodź. Wystraszone coś po drodze. Biały? Jest biały. Jest biały. Chodź. U Piotrka lecą kolory. Ktoś powie, że kolorowy nie leci. Ktoś śmiał z mojej głębi. Co ty, jakiś papugi? Chodź. Są dwa. Obydwa białe. Chodź. A ten się zastanawia. O, ten teraz właśnie widzi, ja to się boi. Sześć typowanych. I były dwa pierwsze szpaki? Dwa pierwsze szpaki. Teraz białe. No. Chodź. Ale widać, że wystraszone. Czy się nie nalotały? Chodź. No usiądźcie, pokażemy was. Przystojniaki. O. Nie lecieć. Chodź. Cały bielutki. Spałki. A ten drugi dostał w prezencie. Chodź. Aż miło popatrzeć. 11 chyba, tak? Nie, 12. 12 chyba. Małe podsumowanie na koniec. Tak wygląda gołębnik młodych. O, bardzo fajnie skonstruowany. Chodź. Te dwa szpaki siadły razem. Te dwa szpaki. I lotniczka. Czerwony. To jest ta pod spodem? Tak, tamta. No. Tamta szpaczka. A czerwone to co siedzi na karmniku, tam widzisz go? O, i czerwonego tam mamy na karmniku. Chodź. Naprawdę, bardzo fajnie wyglądają. Lot wymagający, bo wszędzie w okolicy naprawdę duże braki. Ale tutaj na co chwilkę coś siada. Czerwone. A tak jak Piotrek powiedziałeś, czerwone chyba. No tu podstawa u ciebie, nie? No, czerwone. Sibelka jest czerwona. Właśnie, to jest to. Tyle z dzisiejszej relacji. Ale naprawdę aż miło było popatrzeć. Tym bardziej, że lotniki potwierdziły. Aż miło. Dobra. Super. Może jeszcze krótkie podsumowanie stąd. Tak jak pokazałem przed chwilą. Wracam z nową gwardią. Wielkie dzięki Piotrek za gościnę. Naprawdę wielki szacun, przylot bardzo fajny. Czego więcej chcieć? Taki finał lotów na pewno bardzo, bardzo fajny. Lot dzisiaj u nich ciężki, bo naprawdę tutaj mam kontakt non-stop ze znajomymi i od nas z oddziału, bo też lotujemy razem. Usiadła szpica, później teraz z dolotami jest już troszkę gorzej, ale to faktycznie lot z wiaterkiem, więc jednak robi robotę, ale u Piotrka naprawdę całkiem fajnie. Co chwilkę jakiś gołąbek przychodzi i to na pewno cieszy. Gołębie twarde, do tego naprawdę fajne, szybkie. Baza tych czerwonych, jak mówię, pooglądałem, naprawdę coś fantastycznego. No gołębie z najwyższej kuły tutaj. Mam nadzieję, że mocno zasilę nimi swoje stado. Naprawdę widać, że no szczery chłopak, szczery facet. Naprawdę wielki szacun. I mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie jeszcze bardziej owocna. Piotrek, pozdrawiam jeszcze raz. I tyle z dzisiejszego dnia. Zachęcam do oglądania, zachęcam do łapek. Bawimy się dalej, nie śpimy. Wszystkiego dobrego.